Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie. Nie martwcie się o mnie. W ów piękny letni wieczór, gdy Pipi po raz pierwszy przestąpiła próg willi Śmiesznotki, Tomiego i Aniki nie było w domu. Wyjechali na tydzień w odwiedziny do babci. Nie mieli więc pojęcia o tym, że ktoś się wprowadził do sąsiedniej willi i gdy pierwszego dnia po powrocie do domu stali przy swojej furtce, wyglądając na ulicę, nie wiedzieli jeszcze, że mają już towarzyszkę zabaw. Właśnie gdy tak stali, zastanawiając się, co robić i czy zdarzy się coś przyjemnego tego dnia, czy też może będzie to jeden z tych niemiłych, nudnych dni, kiedy nic nie można wymyślić, furtka od ogrodu willi Śmiesznotki otworzyła się i wyszła przez nią mała dziewczynka. Najdziwniejsza dziewczynka, jaką Tomi i Anika kiedykolwiek widzieli. Była to Pipi Pończoszanka, która właśnie szła na poranną przechadzkę. Włosy jej, koloru marchewki, splecione były w dwa sztywne, sterczące warkoczyki. Mały nos, w kształcie kartofelka, cały usiany był piegami. Szerokie, roześmiane usta ukazywały zdrowe, białe zęby. Na długich, cienkich nogach miała długie pończochy, jedną brązową, a drugą czarną i czarne buty. Akurat dwa razy dłuższe od stóp, żeby były trochę na wyrost. Buty te kupił jej tatuś w Ameryce Południowej i Pipi nigdy już nie chciała nosić innych. W największe zaś zdumienie wprawiła Tomiego i Anikę małpka siedząca na ramieniu obcej dziewczynki. Był to mały makak ubrany w niebieskie spodenki, żółty kubraczek i biały słomkowy kapelusz. Pipi jedną nogą stąpała po chodniku, a drugą po jezdni. Tomi i Anika patrzyli na nią szeroko otwartymi oczami, póki nie zniknęła w oddali. Po chwili znów się pojawiła. Teraz szła tyłem, a to dlatego, by nie musiała zawracać, idąc do domu. Gdy dotarła do furtki Tomiego i Aniki, przystanęła. Dzieci spoglądały na siebie w milczeniu. W końcu Tomi spytał: dlaczego szłaś tyłem? Dlaczego szłam tyłem? Powtórzyła Pipi. Czy nie żyjemy może w wolnym kraju? Czy nie wolno chodzić jak się chce? Zresztą trzeba ci wiedzieć, że w Egipcie wszyscy ludzie chodzą w ten sposób i nikt nie widzi w tym nic dziwnego. Skąd wiesz? Zapytał Tomi. Nie byłaś chyba w Egipcie. Nie byłam w Egipcie? Owszem, możesz być pewien, że byłam. Byłam wszędzie, na całej kuli ziemskiej i widziałam o wiele dziwniejsze rzeczy niż ludzi chodzących tyłem. Ciekawa jestem, co byś powiedział, gdybym szła na rękach, jak ludzie w Indiach. Wszystko to kłamstwo, zdecydował Tomi. Pipi zastanawiała się przez chwilę. Tak, masz rację. Kłamie, przyznała z żalem. To bardzo brzydko kłamać, odezwała się Anika, która nareszcie odważyła się otworzyć usta. Tak, kłamać to bardzo brzydko, powtórzyła Pipi z jeszcze większym żalem. Tylko rozumiesz, zapominam o tym od czasu do czasu. Ale czy właściwie możesz żądać, by małe dziecko, którego mama jest aniołem, a tatuś królem murzyńskim i które przez całe życie pływało po morzu, zawsze mówiło prawdę? A zresztą, dodała, a jej piegowata twarz rozpromieniła się. Muszę wam powiedzieć, że w Nibelandii nie znam ani jednego człowieka, który by mówił prawdę. Kłamią całymi dniami. Zaczynają od 7 rano i tak już przez cały dzień, do zachodu słońca. Więc gdyby mi się kiedy przytrafiło, że skłamię, musicie postarać się wybaczyć mi i pamiętać, że to tylko dlatego, że trochę za długo byłam w Nibelandii. Możemy chyba i tak zostać przyjaciółmi. Jak myślicie? Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie. Nie martwcie się o mnie. Sia, sia, sia.